jesteście związani z drugim rowerowym rajdem ludzi po transplantacji serca. Witamy bardzo serdecznie panią Renatę Maternik. Witam. Po przeszczepie serca w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu w 2005 roku. Niedługo będzie 2 lata. Tak. Pan Marek Breguła, pierwszy człowiek operowany w Polsce, który przeżył jednoczesny przeszczep płuc i serca, to był październik 2001 roku. I Jerzy Górski, którego fani sportu doskonale znają, człowiek, który swoim życiem pokazał, że sport może w naszym życiu zdziałać cuda. Witam. Proszę opowiedzieć nam przede wszystkim o celu tego rajdu. Jaki jest cel, jaki cel przyświeca tej idei? Zwłaszcza, że organizowany jest po raz drugi, prawda? Temu wyczynowi. Jedni zdobywają góry, jedni zdobywają bieguny. Nasze zdrowie nie pozwala nam na takie ekstremalne wyczyny. I postanowiłem, tak jak gdyby, coś, co możemy zrobić, prawda? Trafiłem na rower, poszedłem z tą inicjatywą do pani Dymnej, która to zaproponowała i zgodziła się nas zaprosić właśnie do Krakowa. Ale nie mogło to nastąpić, tak jak gdyby, bez aprobaty profesora Zembali, dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca, który jest odpowiedzialny za nas. No, byłem w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, z odpowiednią osobą, że profesor jest tak jak gdyby no, w gorącej wodzie kąpany, szybko załatwia sprawy. Po 15 minutach wszystko już było załatwione i nie było nie termin do Ani Dymnej, tylko już we wrześniu był rajd dziękczynny do Częstochowy. Popularyzacja transplantacji organów jako skutecznej metody ratowania życia, integracja członków Stowarzyszenia Transplantacji Serca, propagowanie aktywnego i zdrowego stylu życia. Ludzie po przeszczepie to są ludzie, którzy są wśród nas i żyją normalnie, ba, mogą uczestniczyć w takich osobach. Ile takich osób wystartuje w tym rajdzie? W rajdzie wystartuje 15 osób, to jest taka podstawowa grupa, natomiast oczywiście będą z nami również inni koledzy, ponieważ no, nie jesteśmy w stanie przejechać całej trasy w całym ciągu, także będzie to rotacyjna zmiana i w związku z tym tych osób będzie zapewne więcej, ale myślę, że co warto podkreślić tutaj, w momencie, kiedy Marek inicjował ten rajd, kiedy ten pomysł przyszedł mu do głowy, kiedy zapadła ta decyzja, okazało się, że wydarzenia ostatnich miesięcy spowodowały, że jakby idea tego rajdu nabiera szczególnego znaczenia i nasz taki apel do wszystkich Państwa, jeżeli oczywiście chcą w tym uczestniczyć, a serdecznie do tego zapraszamy, to niech towarzyszą nam na trasie rajdu, czyli z Zabrza do Krakowa przez Dąbrowę Górniczą i Olkusz, niech nas dopingują, bo to na pewno pomoże. To świetny pomysł.
Będziemy jeszcze o tym przypominać. Proszę przypomnieć tylko, kiedy rajd się odbywa. Rajd odbywa się, zaczyna się 15 czerwca, kończy się 17 czerwca na rynku w Krakowie, gdzie... Czyli mamy jeszcze trochę czasu, ktoś się może zgłosić, dzielnie, jeszcze dołączyć. Ależ jak najbardziej. Dzielnie wspomaga państwa Jerzy Górski. Panie Jerzy, gdyby pan powiedział o tym, czy taka impreza, pan organizuje mnóstwo sportowych imprez, jest pan przy nich, to jest, ma chyba szczególny wymiar. No szczególny, ja sobie przypisuję za zaszczyt, że... Mogę w tym przedsięwzięciu działać na zasadzie podpowiedzenia, ułożenia tego troszeczkę inaczej. Idea jest tak wspaniała, że należy rozpowszechnić ją i moim celem jest podpowiedzieć, dopowiedzieć, spróbować wpłynąć na to, żebyśmy uzyskali większą świadomość. Robiąc to zawodowo na co dzień, różnego rodzaju przedsięwzięcia, myślę, że jakaś tam malutka wiedza moja i możliwości wpłyną na to, że ten cel osiągniemy. Dlaczego mówiłem, że pan Jerzy swoim życiem pokazał, że sport może odmienić, może sprawić, by było normalne po problemach z narkotykami, z alkoholem? Pan wyszedł z tego i uwaga, w 90 roku wygrał nieoficjalne Mistrzostwa Świata na dystansie podwójnego Iron Triathlon. Czyli jaki to był dystans, powiedzmy, na koniec? 9 km pływania, 360 km jazdy rowerem, 85 biegu. Myślę, że ja nie jestem po transplantacji, ale drugie życie otrzymałem. I tak. Każdy z nas dochodził do tego drugiego życia w inny sposób, ale w tym najważniejszym momencie spotkaliśmy na swojej drodze kogoś, kto wyciągnął do nas rękę. W naszym przypadku byli to nasi dawcy i ich najbliżsi, którzy nie odmówili nam tej szansy. W przypadku Jurka był to ktoś inny, ale... Żyjemy, jesteśmy i łączy próbujemy. Nas sport. Łączy nas sport, to jest najważniejsze. Drugi rowerowy rajd ludzi po transplantacji serca, 15-17 czerwca. Zapraszamy, by dopingować uczestników rajdu na trasie. A teraz zapraszamy na wiadomości.